przebywając na Ukrainie z woli Ojca Świętego, by otworzyć dom ekumeniczny, centrum ekumeniczne dla uchodźców z terenów, gdzie odbywa się walka. Chciałem pozdrowić wszystkich dobroczyńców, chciałem pozdrowić wszystkich ludzi, którzy dzielą się tym, co mają, z ludźmi w potrzebie. Jest to rzecz bardzo ewangeliczna, to samo zrobiłby Jezus, czyli naśladujemy Jego. Bóg wam zapłać za serce, za to, że tylu ludzi może skorzystać z naszej dobroci. I jeszcze jedno, przypomina mi się zdanie z listu świętego Jakuba, który mówi w ten sposób: jeżeli potrafię czynić dobro, a go nie czynię, to jestem grzesznikiem. A my potrafimy czynić dobro. Dlatego pozdrawiam wszystkich błogosławionych, którzy potrafią dzielić się z innymi. Szczęść Boże.